duchowość według reguł świętego Benedykta sięga no 1500 lat i jest, no można powiedzieć, sięga takich korzeni chrześcijaństwa. I benedyktynki charakteryzują się tym, że nie mają jakiegoś specjalnego zadania w kościele, oprócz właśnie życia radykalnie Ewangelią. Wymawiam Twoje imię, przybądź jak śpiew, jak wiew poranny, jak marzenia. Obchodzimy jubileusz 400-lecia ufundowania tego miejsca, chociaż historia tego wzgórza, na którym tutaj stoimy, sięga znacznie głębiej w historię. To wzgórze jest prakolebką Jarosławia, bo była tutaj pierwsza osada właśnie w Jarosławiu, która z czasem się przeniosła na drugie wzgórze. Na tym wzgórzu pozostał tylko cmentarz i drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Mikołaja. I właśnie to wzgórze było tak jakby opuszczone przez pewien czas i dopiero księżna Anna Ostrogska, właścicielka Jarosławia, 400 lat temu sprowadziła na to wzgórze benedyktynki i ufundowała im jednocześnie właśnie klasztor, kościół, teraz już nie drewniany, tylko murowany. To całe otoczenie zostało okolone murem, takim obronnym, z ośmioma basztami. I właśnie od tego czasu właśnie ta chwała Boża zaczęła tutaj istnieć na tym miejscu. Właśnie to wzgórze znowu ożyło. Oprócz takiego bycia dla Pana Boga w tym miejscu konkretnym, gdzie je postawił, tu i teraz, odczytywania znaków czasu, charyzmatu danego miejsca i taka próba znalezienia się w tym miejscu właśnie zgodnie z tym, co mamy w regule w Ewangelii. Nie obyło się bez zawierów, bo siostry na tym miejscu były przez 172 lata. I w tym czasie też były najazdy szwedzkie i jeszcze inne jakieś takie zawieruchy wojenne. A siostry zostały skasowane na początku zaborów. W związku z tym, że klasztor nie pełnił jakiejś takiej funkcji zewnętrznej, nie było szkolnictwa tutaj, to został uznany w tym czasie, w czasie zaboru. Bo wcześniej była szkoła taka przystosowująca dziewczyny do życia takiego bardziej właśnie światłego. A była to może taka nietypowa funkcja benedyktynek, bo ja powiedziałam na wstępie, że siostry benedyktynki nie podejmują jakichś szczególnych zadań, tym bardziej takich właśnie związanych ze szkolnictwem, czy teraz nawet ze światą, ale w tym wieku, kiedy zostały tu ufundowane benedyktynki, dokonała się właśnie w zakonie benedyktynek taka szczególna reforma. Przeprowadziła ją taka świątobliwa osoba, kandydatka na ołtarze. Co prawda jej proces został przerywany przez wieki, chociaż no już był tak, można powiedzieć, na rozpoczęciu, ale no zostało to jakoś tam zaniedbane przez wieki. Tą osobą jest matka Magdalena Mortenska, księni klasztoru w Chełmnie, która właśnie zreformowała benedyktynki i jakby pchnęła jej na te tory związania z oświatą. Także młodzież żeńska, młodzież szlachcianki ówczesne, które nie miały możliwości, tak jak ona sama, jakiegoś kształcenia, jakiegoś zdobycia takiej ogłady, czytania, pisania. Ona sama, Mortenska, przechodziła przez bardzo takie trudne koleje życia, mimo iż pochodziła z bardzo takiej arystokratycznej rodziny, bardzo zamożnej, wpływowej. Jednak była wychowywana do 20 roku życia w takim całkowitym analfabetyzmie. No i bardzo to jakoś przeżyła. I potem, kiedy już rzeczywiście po wielu perypetiach życiowych swoich, kiedy dostała się do klasztoru, przyszła, zrealizowała swoje powołanie, zaczęła realizować, wtedy właśnie postanowiła, że benedyktynki jednak zajmą się tym, co jest taką dużą luką w ówczesnym życiu społecznym właśnie kobiet, i zajęła się oświatą. Tutaj siostry, kiedy przyszły na
tą fundację do Jarosławia, to bo stało się takie miejsce, zresztą pierwsze na tych ziemiach Kresów Wschodnich, Południowych, pierwsze, które w ogóle, pierwszy żeński klasztor. Ten klasztor jarosławski założył fundację w Przemyślu 20 lat później. I ta fundacja właśnie w Przemyślu ostała się, nie uległa kasacie, ponieważ siostry w Przemyślu właśnie prowadziły szkolnictwo i takie szkoły bardzo rozbudowane, tam było nawet około 1000 uczennic w pewnym okresie. I właśnie wtedy, gdy klasztor ten jarosławski został skasowany i potem przeszedł bardzo takie burzliwe dzieje, bo potem tutaj były wojska austriackie, następnie gestapo i jeszcze inni właściciele po prostu przejmowali ten klasztor, który w końcu został zdewastowany. I kiedy siostry tutaj wróciły 20 lat temu, to właśnie wróciły z tej fundacji przemyskiej, która się oparła się kasacie. I to właśnie tutaj się rozpoczęła historia jakby na nowo, na sióstr benedyktynek na tym miejscu. Wróciłam do Jarosławia razem z grupą trzech sióstr po 210 latach nieobecności nas tutaj. Wróciłyśmy 27 kwietnia późnym popołudniem. Objęłyśmy ten właśnie budynek, który był najmniej zniszczony, bo inne budynki były bardzo zniszczone. I tutaj obrałyśmy sobie ten budynek za klasztor. Początki były bardzo trudne, ponieważ klasztor był bardzo zniszczony, zaniedbany, brudny, okna częściowo powybijane, kraty połamane. Ponieważ od 2 lat nie było tu gospodarza żadnego na tym terenie. Wszyscy tu byli gospodarzami, którzy przychodzili. Poprzez remonty został odbudowany kościół, a potem klasztor. I cieszyłyśmy się każdą uroczystością, która się z tej okazji odbywała. Bo jak się posunęło coś w remontach, to no, były jakieś uroczystości, poświęcenia. I z tegośmy się radowały, bo coś się działo, rosło coś. A szczególnie radowałyśmy się z tego, że po tych 210 latach klasztor wrócił i stał się tym, kim był, komu służył, że zaczął służyć ludziom i Kościołowi, że w Kościele odprawiała się ofiara mszy świętej. I za to byłyśmy bardzo wdzięczne Panu Bogu. Kościół był bardzo zdewastowany, szczególnie przez Niemców, bo nawet w Kościele była stajnia koni. I krypty były wszystkie pootwierane, czyli w podziemia, które są pod kościołem. No i sztukateria, która była, freski, wszystko zniszczone, dokładnie wszystko zniszczone. Okien nie było wcale, jak żeśmy tu przyszły. Mieszkańcami kościoła były gołębie. Na ogrom zniszczeń, jak i tak dużą powierzchnię, nie byliśmy w stanie podjąć się odbudowy tak dużego obiektu. I w 1994 roku przekazałyśmy to na własność archidiecezji, w którym obecnie funkcjonuje Ośrodek Formacji Kultury Chrześcijańskiej. Natomiast my zatrzymaliśmy dla siebie mniejszą posiadłość, czyli budynek byłego internatu, który po prostu zaadoptowaliśmy na klasztor i w nim obecnie żyjemy. Od początku przybycia na to miejsce cały czas borykamy się z jego odbudową. Życie postawiło nas w bardzo trudnej sytuacji. Abyśmy tutaj mogły żyć, pracować, modlić się, musiałyśmy podjąć się niełatwego zadania remontu.
A myśmy też podjęły remonty w naszym budynku, w tym, który obrałyśmy na klasztor, bo nie było tu nic poza dużymi salami, które służyły na internat, bo był to budynek przeznaczony dla dziewcząt na internat. I nie było tutaj więcej nic poza salami i taką dużą, no nie było, łazienką, w której były tylko takie prowizoryczne krany, jak w takich korytach metalowych, w którym się młodzież myła, to znaczy dziewczęta. Zaczęłyśmy budować łazienkę, przede wszystkim kuchnię, bo nie było wody, nie było w kuchni. Nie miałyśmy w ogóle gdzie inaczej gotować. Miałyśmy tylko dwupalnikową kuchenkę elektryczną i na niej żeśmy gotowały posiłki. To było dosyć długo, bo przyszłyśmy w kwietniu, a dopiero do właściwej kuchni, którąśmy tutaj urządziły, przeniosłyśmy się w samą Wigilię Bożego Narodzenia. I właściwie to w tej części, w której w tej chwili mieszkamy, cośmy dopiero się znalazły w Wigilię. I pierwszą Wigilię spędziłyśmy właśnie tutaj, już w tej takiej odremontowanej części, ale to nie był taki remont kapitalny, to był taki, że tak powiem, prowizoryczny remont, przynajmniej odmalowane ściany, żeby nie były odrapane i okna poprawiane, żeby nie były powybijane. A zima się zbliżała. Jedno, cośmy miały zrobione już w ten czas, na te pierwsze dni, to była kotłownia. I ta kotłownia była już zrobiona na gaz, bo wcześniej była kotłownia, ale była na węgiel i koks. A już na tą pierwszą zimę, w którą myśmy tutaj zamieszkały, to już miałyśmy kotłownię gazową. No i było przez to cieplej. Jest nas 9 sióstr. Utrzymujemy się z niewielkiej pracowni haftu, przygotowania kartek okolicznościowych, z emerytur 3 sióstr. Obecnie życie postawiło nas przed bardzo trudnym zadaniem, byśmy mogły dalej modlić się, pracować w klasztorze. Musiałyśmy podjąć się ogromnego remontu. Wiemy, że to przekracza nasze ludzkie możliwości. Modlitwa w trudnej sytuacji zaowocowała pomysłem na stworzenie internetowej strony akcji. I nazwałyśmy tą stronę Zrób jeden mały krok, bo wierzyłyśmy, że tylko małymi krokami możemy coś osiągnąć. Gdzie dziś, w dzisiejszym świecie, kiedy każdemu żyje się trudno, każdy jest w stanie podzielić się tym, co ma, ale oczywiście też na miarę swoich możliwości. Dlatego utworzyłyśmy tą stronę, aby poprosić tych wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć. Dzisiaj, w drugim miesiącu akcji, jesteśmy zaskoczone taką frekwencją i odpowiedzią naszych darczyńców. Prosiłyśmy o niewiele, a otrzymałyśmy bardzo dużo. Ta akcja pokazała nam, jak bardzo jesteśmy potrzebne światu. Jak też my potrzebujemy innych. Inni nam o tym mówili, pisali. Dlatego mogę tu dzisiaj powiedzieć, że to jest rzeczywistością. I to jest dla nas wielką radością, że możemy dziś za wsparciem wielu osób prowadzić remont. W tym domu chcemy
też przyjmować innych, tych, którzy chcą się razem tutaj z nami modlić, przyjeżdżając na różne rekolekcje, dni skupienia. Dajemy też tutaj schronienie studentkom. Przyjmujemy tych, którzy naprawdę chcą tutaj z nami być. W roku jubileuszowym wyrażamy wdzięczność Bogu za łaskę powołania monastycznego właśnie tutaj w Jarosławiu. Dziękujemy, że po 210 latach naszej nieobecności możemy nadal kontynuować dzieło naszych poprzedniczek. Że ta tradycja życia monastycznego może tutaj być kontynuowana. Najpiękniejszym moim po prostu dniem tutaj to było, kiedy już zostały budynki przystosowane do przeoratu zależnego od Przemyśla. Był to 95 rok, kiedy odpowiednie instancje już zgodziły się na przeorat i 21 listopada było właśnie ogłoszenie przeoratu. To był najpiękniejszy dla mnie dzień, że po tylu latach po prostu na nowo odżyło po prostu to życie benedyktyńskie już tak formalnie przez władze zakonne. W 1991 roku został mianowany pierwszym rektorem ksiądz Michał Błaszkiewicz. Był kapłanem bardzo ofiarnym, garnął młodzież. Przy naszym klasztorze usytuował taki właściwie sklepik z pomocami katechetycznymi i dewocjonaliami. Z tego były też środki do utrzymania naszych trudnych warunków życiowych. Umiał to młodzież tak po prostu przygarnąć, jeżeli ofiarnie, bo to więcej byli chłopcy ze szkoły budowlanej. Takie prace ciężkie, wywożenie gruzu, wykoszenie dużych krzewów. Więc później organizował ognisko, tam pieczenie kiełbaski. Młodzież szalała i bardzo tak przygnęła do niego. Jeżeli chodzi o utworzenie tego sklepiku, jeszcze czuł, że jeszcze coś powinno więcej być. Więc jak się zorientował, że ja umiem szyć, za zgodą przełożonej kazali szybko tworzyć pracownię szat liturgicznych i stąd się zaczęło w 1993 roku. Pierwsze prace moje takie były bardzo skromne, bo nie było też odpowiednich materiałów w Jarosławiu. Takie proste szycie ornatów, ale kapłani bardzo się garnęli, chcieli po prostu tutaj, mieli bliżej niż do Przemyśla. Zresztą kocham tą pracę, klasztor mnie wykształcił. Chcę po prostu tworzyć piękno, które mówi jakby o Panu Bogu, jak największym pięknem na Jego chwałę i dla sług ołtarza. Tradycja robienia kartek w naszej wspólnocie jest taką, można powiedzieć, chyba rodzinną tradycją, bo okazje, przy których ofiarowujemy się, obdarowujemy się kartkami, to właśnie są przeważnie jakieś święta zakonne, czy naszych patronów, czy też przy okazji jakichś uroczystości danej siostry, rocznicy ślubów, czy przyjęcia do nowicjatu, obuczyn. Te kartki są, mają takie właśnie troszeczkę funkcję też, można powiedzieć, w skromny sposób ewangelizacyjną, bo robi je kilka sióstr w naszej wspólnocie. Często zawierają cytaty biblijne, są jakimiś przemyśleniami sióstr na temat różnych uroczystości, czy Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia. Są taką pracą trochę kontemplacyjną, trochę artystyczną, zawsze chętnie wykonywaną przez siostry, czy też robioną właśnie wspólnie z młodzieżą, z dziewczętami, które przebywają z nami przy okazji jakichś swoich rekolekcji, czy też naszych rekolekcji, na których zapraszamy właśnie dziewczęta. Są też taką, można powiedzieć, miłą formą spędzania wspólnie czasu, czy rekreacji, właśnie takie drobne elementy, z których składają się kartki, bardzo pracowite i czasochłonne w wykonaniu, najlepiej wykonuje się przy jakimś wspólnym właśnie przebywaniu, czy przy zakonnej rekreacji, kiedy razem z sobą jesteśmy i możemy dużo takich rzeczy zrobić. Są też kartki, które nawiązują do naszej tradycji benedyktyńskiej, nawet właśnie ta, którą teraz robię. Tu jest zrobiona, gotowa.
bardzo chętnie widziana kartka z medalikiem świętego Benedykta, z jego treścią. Ona też na odwrocie ma właśnie treść tych słów, które są zawarte w medaliku świętego Benedykta. Krzyż Święty niech mi będzie światłem, szatan niech nie będzie moim przewodnikiem. To właśnie posłużyło jako taka kanwa do wykonania kartki świątecznej na Wielkanoc, ponieważ jest to świętowanie głównych treści naszej wiary właśnie o krzyżu i o świetle, którym krzyż staje się w zmartwychwstaniu, więc wykonujemy takie kartki jako właśnie wielkanocne. Też symbol baranka o tym mówi. Inne przeróżne kartki też posiadają swoje cytaty biblijne, na przykład kartka bożonarodzeniowa wykonana przez siostry z cytatem z Ewangelii świętego Jana. Także kartki, które mają cytaty naszych wielkich poetów. Bardzo, bardzo różne są właśnie, że tak powiem, źródła natchnienia do tych prac drobnych. Też próbujemy dzielić się tym z innymi ludźmi i okazuje się, że bardzo, bardzo chętnie ludzie przychodzą, pytają, a nawet składają drobne ofiary przy tej okazji, zamawiając takie kartki dla siebie, chcąc jakoś wysłać swoim znajomym. My też często obdarowujemy tych, którzy przybywają tutaj, którzy goszczą w klasztorze, właśnie jakimś takim pamiątkowym drobiazgiem, czy kartką z namalowaną basztą, którą się charakteryzuje tutaj nasze otoczenie, właśnie piękną architekturą, czy właśnie taką jakąś okolicznościową kartką. Czuję się bardziej szczęśliwa, niż bym się czuła na jakimś innym miejscu. Po prostu nie zamieniłabym się z nikim na jakieś inne miejsce, inne życie, inny rodzaj, że tak powiem, nawet życia zakonnego. I po prostu czuję się na swoim miejscu, chociaż to trudno wytłumaczyć, dlaczego. Znaczy, na pewno każde powołanie, kiedy człowiek je odnajdzie, zgłębi w swoim sercu, zapyta się bardzo głęboko swojego serca i usłyszy tam Boży głos odpowiedzi, że tu Cię chcę właśnie, w takim charyzmacie, w takim miejscu. Taka reguła ma być Twoją drogą, tu masz szukać światła. To wtedy rzeczywiście zaczyna się taka pasjonująca przygoda, która kończy się no, po tamtej stronie. Właściwie się nie kończy, bo to, trudno powiedzieć, żeby to miało koniec. Ja jestem szczęśliwa z tego powodu, że właśnie moje życie jest już teraz takie, czy ma szansę. Właściwie pod wieloma względami jest takie, jakie będzie kiedyś. Czuję się w Kościele takim znakiem właśnie, może to tak może dumnie brzmi, ale takim właśnie znakiem eschatologicznym, z całą jakąś pokorą, mówiąc o tym i patrząc na siebie, ale czy na moje współsiostry, w ogóle na życie klauzurowe, na życie takie zamknięte, które nie jest łatwym życiem. Ono jest bardzo wymagające, trudne i wiele sytuacji nas weryfikuje, czy rzeczywiście to jest takie życie niebiańskie, jakie byśmy chciały prowadzić. No, ale chyba przez te trudy właśnie wzorem naszego mistrza i pana idziemy, po prostu idziemy tam, gdzie on czeka. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.zrobjedenmałykrok.pl. My ze swej strony zapewniamy wszystkich o naszej pamięci w modlitwie i zapraszamy w nasze benedyktyńskie progi. Odwdzięczymy się naszą benedyktyńską gościnnością.